Pierwsze kroki stawiałem w Komisji do Spraw Kształcenia, doceniając jak ważną rolę pełni to zagadnienie w życiu studentów. Przechodząc przez kolejne etapy w samorządzie, działałem na bardzo wielu polach. Projektowo, dydaktycznie, socjalnie. W 2016 roku zostałem doceniony za swoje działanie i wybrany na przewodniczącego Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej. Od tamtej pory do dziś, wspólnie z moimi przyjaciółmi w samorządzie, mamy możliwość kreowania i dbania o życie akademickie naszej uczelni. Działalność w strukturach Parlamentu Studentów RP oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej pozwoliła poznać potrzeby i perspektywy dotyczące kształcenia na różnych typach uczelni, a także specyfikę działalności komisji branżowych oraz samorządów studenckich w Polsce. W dobie wdrażania nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, samorządy studenckie potrzebują wsparcia, forum wymiany wiedzy i dobrych praktyk. Wprowadzenie w życie tak gruntownej reformy wymaga od nas pełnego zaangażowania oraz prowadzenia dialogu w celu wypracowania prostudenckich rozwiązań. Z doświadczenia z zarządzaniem samorządem wiem, że tylko we wspólnym działaniu jesteśmy w stanie osiągnąć niesamowite efekty. Jestem przekonany, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności, aby stać na czele Parlamentu Studentów RP. W mojej wizji Parlament Studentów to organizacja otwarta na ludzi i ich pomysły. Chcę, aby Parlament tworzyli studenci, dla których poczucie odpowiedzialności i duch samorządności są najważniejszymi wartościami. Nazywam się Dominik Leszański i jestem kandydatem na przewodniczącego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.